Witam, jak dobrze wiecie, w nowszych komputerach brakuje nam stacji dyskietek. Taka ikonka się pojawia, ale stacji dyskietek ponadto nie mamy. Chociaż Windows XP sam instaluje. Żeby tego uniknąć, żeby nie było po prostu tej ikonki, wchodzimy w panel sterowania. Włączamy menu klasyczny, ja już to akurat zrobiłem. Wchodzimy w system, sprzęt, menadżer urządzeń. Musimy znaleźć coś takiego w stylu stacja dyskietek. Klikamy, bierzemy właściwości. Bierzemy wyłącz, ok. Wychodzi, czekamy. Jest włączone, ok. Wchodzimy i nie mamy. Już nie musimy się martwić, że mamy stację dyskietek. Musimy też martwić, tylko tak coś zapisujemy, że klikamy przypadkowo stację dyskietek. Po prostu tego nie będzie już, tak? Tak jakby w ogóle tego nie istniało. Jeżeli chcemy to włączyć naturalnie, wchodzimy w panel sterowania. Tak samo jak to robiliśmy, sprzęt, menedżer urządzeń. Dyskietek, właściwości, włącz, OK. Czekamy, zamykamy, klikamy OK. Wychodzimy z tego, odświeżamy. Akurat to już się pojawiło, no i mamy znowu. Dziękuję za obejrzenie poradnika. Specjalnie dla sprzedaży.pl Jarek z 99. Pozdrawiam.